Łukasz Śmigiel, Mściciel Krwi, nagranie siódme. Goście zebrani w bankietowej sali wpatrywali się w okrytego czarnymi szatami mistrza ceremonii. Głowę zakrywał mu kaptur podobny do takiego, jaki noszą kaci, a na rękach miał długie aż po łokcie skórzane rękawice. Muzyka i gwary rozmów ucichły i rozległ się dźwięk dzwonków dających sygnał do rozpoczęcia obrzędu. Rzekomo Maureen von Lipsis ułożono na przyozdobionym czerwonymi różami stole, a w jej nagie przedramie wpięto rurki podłączone do maszynerii napędzanej przez zestaw rozgrzanych kotłów. Kapłan operował specjalnymi miechami, którymi pompował przygotowaną wcześniej mieszankę krwi, a od czasu do czasu poprawiał drugą rękę dziewczyny, zaciśniętą na rzeźbionym drągu. Krew baronowej odprowadzano do szklanego naczynia w kształcie matki Mori. Dzwonki zabrzmiały i zebrani w sali westchnęli, kiedy pierwszy strumyk czerwieni zalał ściankę przezroczystej statuetki. Nikt nie domyślał się, że są właśnie świadkami autentycznego cudu. Nieco z boku, przy ciasno stłoczonej pałacowej służbie, stał zamaskowany Fredo Etienne, który czuł, że schowany pod świeżą koszulą pistolet nieprzyjemnie uwiera go w żebra. W tym samym czasie pozostawiony samemu sobie Kapelbot rozmyślał o trzech rzeczach. Po pierwsze, zastanawiał się nad tym, jak ważna jest dla niego przyjaźń z Etienne'em. Po drugie, fascynowało go niewyraźne, dopiero kiełkujące w jego umyśle uczucie strachu przed zmieleniem przez wirujące ostrza. Po trzecie wreszcie, zaczął odczuwać narastającą złość wymierzoną w baronową von Lipsitz. Ostatnie z tych przemyśleń stało się dla niego odpowiednio mocnym impulsem do działania. Wyginając swoje kwadratowe ciało, Doomsday zaczął coraz mocniej huśtać się na łańcuchu. Ogniwa skrzypiały niebezpiecznie. Z sufitu posypał się tynk, ale stalowe pętle nie miały zamiaru puścić. Wreszcie zrezygnował z prób zerwania łańcucha i dla odmiany rozhuśtał się na boki, tak aby zbliżyć się do ściany. Wyciągnął w jej stronę nową, dłuższą rękę i za czwartym razem w końcu się udało. Kapelbot pochwycił szablę, którą wcześniej przystawiła mu do gardła baronowa. Przestał się huśtać i przez chwilę przyglądał się gładkiemu ostrzu. Zaraz potem zgiął się w pół. Przymierzył szablę do lewej nogi, biorąc za cel punkt trochę poniżej kolana i zaczął ciąć. Etienne czuł, jak ciężkie krople potu łaskoczą go w kręgosłup. Przez moment próbował sobie przypomnieć, ile człowiek ma w sobie kości i które z nich można łamać podczas tortur, nie uśmiercając przy tym skazańca. Wyglądało na to, że 6 morderstw i współudział w 7, czyli za 7-krotne wystąpienie przeciw woli Mori, Kat porachuje mu wszystkie kości warte połamania. Szklany zbiornik, do którego wtłaczano krew baronowej, był już prawie pełny, a to oznaczało, że prawie cały eliksir życia płynie już w jej żyłach i zaraz jeden z jej ludzi da mu znak do działania. I rzeczywiście, baronowa uśmiechnęła się do tłumu i przebrany w liberię służący skinął w stronę Fredo, wbijając w niego spojrzenie. Etienne uznał, że nareszcie ma szansę raz na zawsze wyrównać rachunki z Kapelbotem i opanowując drżenie kolan, ruszył naprzód, przepychając się przez tłum. Dotarł do pierwszego rzędu i wszedł na podest. Nadzorujący przetaczanie krwi kapłan Mori, widząc go, wstał ze swojego miejsca. Fredo zrozumiał, że teraz wpatruje się w niego cały tłum widzów. Inspektor Palas zaczął powoli podnosić się ze swego miejsca. Trzeba było działać. Ona jest ostatnia na mojej liście. Wrzasnął tenorem Etienne i wyszarpał pistolet, mierząc w baronową, która uniosła się ze stołu, zrzucając na podłogę pąki czerwonych róż. To się skończy tu i teraz! Kontynuował, ledwo pamiętając o tym, co właściwie kazała mu wykrzyczeć Lady von Lipsitz. Odebraliście mi honor i pieniądze, a teraz... Urwał, bo na jednym z balkonów bankietowej sali dostrzegł dziwne poruszenie. Stojący na balkonie żandarm Pallasa już od dłuższej chwili mierzył do niego z długolufowego karabinu. Wdał się nagle w bójkę z czarną, zakapturzoną postacią, która zaszła go od tyłu. Walka była krótka. Zaskoczony żandarm wyleciał z krzykiem przez barierkę. Widownia poderwała się z miejsc. Etienne zmrużył oczy i z radością rozpoznał obrzydliwego przerazę, który nie był sam. Garbus odwrócił się i wszyscy zebrani zobaczyli, że na jego plecach wisi bez nogi Doomsday Kapelbot. Detektyw puścił przyjaciela, potoczył się przez barierki balkonu i porwał z ziemi porzucony przez żandarma karabin. Co do jednego, masz rację, Etienne.
wrzasnął. To się skończy tu i teraz. Zaraz potem rozległ się huk wystrzału i kątem oka Fredo zobaczył, jak głowa wspartej na łokciach baronowej z głośnym mlaśnięciem rozpryskuje się na boki. Krew obryzgała służących i stojącego niczym posąg kapłana Mori, a chwilę później na sali rozpętało się piekło. Czy ktoś może mi powiedzieć, dlaczego ukrywamy się na przydrożnym cmentarzu? Fredo Etienne szczelnie owinął się kurtką, ale chłodny wiatr, który spływał z gór, i tak przyprawił go o szczękanie zębami. Dlatego, że na cmentarzu jest zawsze ogień, wyjąkał Przerasa, także telepiąc się z zimna. A poza tym szukamy dla mnie nowych nóg, dodał Kapelbot, jedyny z towarzystwa, na którym wiatr nie robił żadnego wrażenia. Wiecie, że to cud, że udało nam się stamtąd uciec? Etienne wziął od Przerazy znicz i zaczął rozpalać niewielkie ognisko z suchych badyli. To nie cud, tylko znak, odparł Doomsday. Mówiłem już, że czas najwyższy opuścić to miasto. Zgoda, ale Pallas nam nie odpuści. Będzie nas ścigał nawet poza murami mól. Na pewno już rozesłał listy gończe. A wierzcie mi, że nie jest trudno obmalować portrety pamięciowe waszej dwójki. Ogień zapłonął jasnym płomieniem i nagle w cmentarnym zaułku otoczonym przez trzy mauzolea zrobiło się dużo bardziej przytulnie. Ciebie już nic nie trzymało w mól. Przeraza i tak dobrze czuje się tylko na cmentarzach. A ja potrzebuję dwóch sprawdzonych kompanów, aby rozwiązać kolejną zagadkę. Przecież nie ma żadnej zagadki, zaprotestował Etienne, rozgrzewając siniałe dłonie nad ogniem. Owszem jest. Cała ta sprawa z rodem von Lipsis uzmysłowiła mi jedno. Chcę wiedzieć, kto i dlaczego dał mi życie. Kapelbot westchnął, po czym zdjął maskę i wrzucił ją do płomieni. Etienne chciał wdać się z nim w dyskusję na ten temat, ale nagle przerwał mu radosny okrzyk Przerazy. Pryszczaty Garbus podbiegł do nich wyjątkowo uradowany i zaczął tanecznie podrygiwać. Mam! Znalazłem! Tu są bardzo stare wiejskie groby. Dawno temu ludzie mieli zwyczaj chować flaszki w pomnikach dobrych gospodarzy. Wystarczy tylko znaleźć odpowiednie inskrypcje w płytach. Zawołał i rzucił na ziemię trzy zakurzone i oblepione pajęczynami pękate butelki, w których coś przyjemnie zachlupotało. To przypomina mi pewien poemat, zaczął Kapelbot, ale Przeraza i Etienne razem krzyknęli głośno. Nie! A niech wam kapłani Mori wyrwą serca i mózgi, prostaki jedne! Zdenerwował się detektyw i mimo sprzeciwów zaczął recytować. A kiedy umrę, to mnie nie chować, lecz w alkoholu zakonserwować. Po flaszce whisky, w głowie i u stóp i niepotrzebny mi żaden grób. Koniec opowiadania Mściciel Krwi Łukasza Śmigiela. Czytał bukcerzyk.pl